Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyjrzymy się po raz kolejny bardzo solidnemu zawodnikowi z polskiej ligi. Myślę, że śmiało możemy go nazwać także legendą Wisły Kraków. Dziś o Macieju Sadloku, a ten odcinek powstał specjalnie dla użytkownika Kurasek. Pamiętajcie, że jeśli wy chcecie usłyszeć o swoim ulubionym piłkarzu, to po prostu zapiszcie jego imię i nazwisko w komentarzu. No to zaczynajmy! Maciej Sadlok urodził się 29 czerwca 1989 roku w Oświęcimiu. Ma starszego brata Wojciecha. Ich ojciec Andrzej uczył w UEF-u, a obecnie od ponad 30 lat jest prezesem pasjonatu Dankowice. To właśnie w tym klubie Maciej rozpoczął swoją karierę piłkarską. Od 2005 roku grał w tym zespole profesjonalnie. W 2007 roku trafił do ruchu Chorzów. W sezonie 2006-2007 jego drużyna wygrała pierwszą ligę i tym samym awansowała do ekstraklasy. 27 lipca 2007 roku zadebiutował w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej. W jego pierwszym ekstraklasowym sezonie wystąpił 8 razy. W kolejnym roku grał już częściej, mogliśmy oglądać go w 17 ligowych spotkaniach. Jego drużyna zagrała wtedy także w finale Pucharu Polski. W sezonie 2009-2010 zajął z ruchem trzecie miejsce w tabeli. Występował także w reprezentacji Polski do lat 21. 14 listopada 2009 roku zadebiutował w seniorskiej kadrze w meczu przeciwko Rumunii. 24 czerwca 2010 roku przedłużył swój kontrakt z ruchem o kolejne 2 lata, ale mimo to 30 sierpnia tego samego roku został zawodnikiem Polonii Warszawa. Od razu wypożyczono go jednak do jego poprzedniego zespołu. Przez 4 lata w ruchu Chorzów wystąpił 68 razy i zdobył 1 bramkę. Wiosną 2011 roku występował już w barwach Polonii. Przez kolejne 1,5 roku zagrał dla tego klubu w 31 meczach. 16 grudnia 2011 roku rozegrał swoje 15. spotkanie w reprezentacji Polski. Był to jak dotąd jego ostatni występ w biało-czerwonych barwach. W czerwcu 2012 roku ponownie został zawodnikiem ruchu Chorzów. W tym samym roku ożenił się z Anetą. Mają 2 dzieci, Amelię oraz Milana. Przez 2 sezony w chorzowskim klubie wystąpił 19 razy. W czerwcu 2014 roku lewonożny obrońca podpisał kontrakt z Wisłą Kraków. 18 lipca zadebiutował w klubie w meczu przeciwko Górnikowi Łęczna. Od razu został podstawowym zawodnikiem. Jest podporą krakowskiego klubu i zdarzało mu się występować nawet jako kapitan. Maciej boi się latać samolotem. Ogląda M jak Miłość, a jego brat ma szkółkę piłkarską. Jak oceniacie szanse Wisły na 1. 8 w tym sezonie? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten odcinek swoim znajomym. Do zobaczenia już niedługo. Cześć i piona!